Rok 2023 przyniósł wyraźne spowolnienie dynamiki wzrostu PKB, a co za tym idzie też przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To wyraźne spowolnienie może być spowodowane przetasowaniem geopolitycznym na świecie, na przykład transformacją energetyczną czy rosnącym protekcjonizmem. Coraz więcej jest restrykcji nakładanych czy tworzonych przez poszczególne państwa, czy w zakresie handlu międzynarodowego, czy w zakresie prowadzenia inwestycji. Polskie przedsiębiorstwa inwestują z roku na rok coraz więcej. W 2022 ponad 20 miliardów złotych, rok wcześniej 2021 12 miliardów, a wcześniej 4 miliardy, czyli widzimy wzrost. Jednak patrząc na perspektywy polskiej gospodarki, nasze otoczenie i kraje nam zbliżone, faktycznie moglibyśmy życzyć sobie wszyscy, żeby te inwestycje zagraniczne były większe. Ponad 80% firm inwestuje w regionie Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to odzwierciedlone chociażby w takim wskaźniku, który pokazuje odległość średniej inwestycji polskiego przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne. W Polsce wynosi to 1000 km, podobnie jak w Czechach, to jest ok, ale na przykład już Niemcy czy Francja, gospodarki bardziej rozwinięte, bardziej dojrzałe, mają ten wskaźnik na poziomie 2500 km, a Wielka Brytania ponad 5000 km. To też pokazuje, że na początku bliższe jednak nam pewniejsze, bezpieczniejsze są te rynki europejskie. Jednolity rynek, wspólne ustawodawstwo, prawodawstwo, bliskość kulturowa, niejednokrotnie językowa, niż na przykład rynki azjatyckie, które też w naszym raporcie, czwartej edycji tego raportu, przygotowanego wspólnie z PFR TFI we współpracy z KUKE, opisaliśmy.